Once again, I'd like to say good morning and happy Sabbath. Ponownie pragnę powiedzieć dzień dobry wszystkim i życzyć szczęśliwego sabbatu. I know some of you here know me, but some of you don't. Ja wiem, że niektórzy z was znają mnie, lecz również wiem o tym, że niektórzy mnie nie znają. My name is Dwayne Hauer and I'm the minister for the current minister for the Warragul Seventh-day Adventist Church. Jestem Dwayne i jestem obecnie kaznodzieją w kościele Adwentystów Dnia Siódmego mieszczącym się w Warragul. Have been for the last nearly 5 years. I byłem tam, jestem tam w tym kościele, pracuję przez ostatnie 5 lat. But my role is about to transition into evangelism. Moja rola nieco ulegnie zmianie, ponieważ będę zaangażowany w ewangelizację w naszej konferencji. I will be looking at finishing up as minister for the Warragul Church by the end of this year. Pod koniec tego roku skończę moją pracę w kościele w Warragul. And we'll be going into full time next year into evangelistic work in the Gippsland region. I na pełny etat rozpocznę pracę ewangelizacyjną w okręgu w Gippsland. And so today I'm going to share a simple message with you. Tak więc dzisiaj pragnę podzielić się z wami bardzo prostym poselstwem. And how we as Seventh-day Adventists need to share Jesus with the world. I my, jako Adwentyści Dnia Siódmego, w jaki sposób my możemy dzielić się osobą Jezusa Chrystusa z naszym otoczeniem? Zanim rozpoczniemy, pragnę zaprosić was do wspólnej modlitwy. Loving Father in heaven, Lord, miłujący Ojcze nasz, który w niebie mieszkasz, I simply ask for your goodness. Po prostu proszę Ciebie o Twój wpływ i Twoją dobroć. Be merciful to each one of us as sinners. Bądź miłosierny każdemu z nas grzesznikowi. We come before thy throne of grace. Przychodzimy przed tron Twojej łaski. We invite the presence of the Holy Spirit to be here now. Zapraszamy obecność Ducha Twego Świętego, aby był z nami teraz. May each heart here be penetrated. Oby każde z obecnych tutaj serc było spenetrowane. So that as the result is, we will have a closer walk with Jesus. I w rezultacie tego, abyśmy osiągnęli bliższą społeczność i podróżowanie z Tobą. In Jesus' name, amen. I w imieniu Jezusa Chrystusa proszę, amen. The scripture reading today was taken from Ecclesiastes chapter 11 and verse 1, and I invite you to turn to that scripture, please. Rozpoczęliśmy dzisiaj tekstem, który pochodzi z Księgi Kaznodziei Salomonowego, z 11 rozdziału i 1 wiersz. I zapraszam was, abyście otworzyli swoje Biblię właśnie tam. The Bible says that we need to cast our bread upon the waters and then after many days it will return back to us. Biblia proponuje nam, abyśmy rozdawali swój chleb w obfitości, bo po wielu dniach odnajdziemy go. Solomon was the wisest man that ever lived outside of Jesus Christ on the face of this earth. Salomon, poza osobą Jezusa Chrystusa, był najmądrzejszym człowiekiem, który kiedykolwiek zamieszkiwał naszą ziemię. And yet he seems that these are words that were very simple, but doesn't seem to make sense. I te słowa wyglądają, że są bardzo proste, ale na pierwsze spojrzenie jak gdyby nie dają nam poczucia jakiegoś sensu. Wise man sounds like foolish words. I tutaj ten mądry człowiek brzmi jak człowiek, który wypowiada nierozsądne słowa. Is he really asking us to take our bread rolls and throw them out onto the water? Czy on naprawdę zaprasza nas do tego, abyśmy wzięli nasz chleb, łamali go i wrzucali go do wody? Or is there a deeper meaning to this? Czy za tym kryje się o wiele głębsze zrozumienie? I choose to prefer that he would have a deeper meaning. Ja dokonuję wyboru, że za tym kryje się o wiele głębsze zrozumienie. So what deeper meaning would he give us? Jakiego rodzaju głębsze spojrzenie Salomon pragnie nam przekazać w tym tekście? He says to cast your bread. I mówi, rzucajcie swój chleb. Spiritually speaking, who is the bread? Duchowo mówiąc, w Piśmie Świętym, kto jest chlebem? I want an answer. Ja chcę odpowiedź od was. It's Jesus. There are dividing opinion. One group is saying Jesus, the other group is saying that this is a word of God, and I think they both right. Okay, I agree. We will say that none of you are wrong, but I'm going to. We know that Jesus and the bread and the word is all interlinked. My wiemy, nikt z was nie jest w błędzie. My wiemy, że Jezus i chleb to jest wszystko razem połączone, złączone ze sobą razem. But where do we find that Jesus is the bread? Lecz kiedy odkrywamy to i rozumiemy, że Jezus Chrystus jest chlebem,
Whereabouts? Gdzie to się znajduje? Zapisane. Gdzie to znajdujemy? Somebody said in the Gospels, that's correct, but whereabouts in the Gospels? Niektórzy mówią, że to znajduje się w Ewangeliach, ale dokładnie gdzie w Ewangelii to się znajduje zapisane? I'll be happy with the book. Ja będę zadowolony, jeśli wymienicie księgę. John. Jest, Ewangelii Jana. Let's go to the book of John, chapter 6. Przejdźmy do Ewangelii Jana, do 6 rozdziału. Here in John chapter 6, Jesus, we know the story here of where Jesus fed the 5,000. Znamy tą historię i tutaj jest ona opisana, jak Jezus Chrystus nakarmił tłum 5,000 ludzi. Jesus saw that as he was preaching, he saw that the people must have been hungry. Kiedy Jezus nauczał, i zauważył i spostrzegł, że lud był głodny. And so as a result, he fed the people. I w rezultacie tego nakarmił ten tłum. But as they witnessed this miracle, they began to speak amongst themselves. I kiedy oni byli świadkami i udziałowcami tego cudu, poczęli między sobą rozmawiać. And said, "Who is this man that can feed such a great multitude? Let us make him our king." Zadawali sobie to pytanie: kimże jest ten człowiek, który nakarmił tak wielki tłum? Uczyńmy z niego naszego króla. And Jesus, reading their thoughts and looking at their motives, sent them home. Jezus, czytając ich myśli i znając ich motywy, odesłał ich do domu. The Bible says that Jesus and his disciples went to the other side of the lake. I dalej historia nam mówi o tym, że Jezus z uczniami przeprawili się na drugą stronę wybrzeża morza. And the next day when he arrived there, guess who was there? Następnego dnia, kiedy on powrócił, zgadnijcie, kto tam czekał na niego. It was those who he had fed the day before on the other side of the lake. Byli to ci, których on nakarmił poprzedniego dnia po drugiej stronie jeziora. And Jesus was direct in what he said to these people. I Jezus tutaj bardzo bezpośrednio, otwarcie mówi do tych ludzi. And in verse 26 the Bible says that he told them, "You seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled." W wierszu 26 on im odpowiada, Jezus rzekł, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się nim. In other words, Jesus was saying that you're not following me because of who I am. Innymi słowy, tutaj Jezus Chrystus mówi, wy nie podążacie ze mną z uwagi na to, kim ja jestem. You're following me because you had a free lunch. Podążacie za mną tylko dlatego, że mieliście darmowy posiłek ode mnie. You're following me because I filled your belly. Podążacie za mną dlatego, że napełniłem pokarmem wasze żołądki. And we have the same problem in our churches today. I dzisiaj w naszych kościołach mamy ten sam problem. And where many people will come to church for the wrong reason. Gdzie wielu ludzi przychodzi do kościoła ze złych powodów i złych motywacji. Instead of coming to read the word of life or to know about Jesus, zanim przychodzić tutaj z nastawieniem, aby nauczyć się o Jezusie Chrystusie i czytać słowo życia, they find out that there is a church luncheon and they turn up to church. Oni odkrywają na przykład to, że dzisiaj w kościele jest wspólny posiłek, wspólny lunch, i z uwagi na to przychodzą wówczas do kościoła. They come to church for a free lunch. Przychodzą do kościoła na darmowy posiłek. Have you ever noticed the church is fuller when you have a luncheon? Czy zwróciliście na to uwagę, że kościoły zwykle są przepełnione i pełniejsze, gdy odbywają się wspólne posiłki? And so we have the same problem today. Tak więc dzisiaj mamy ten sam problem, o którym tu Jezus Chrystus mówi. Jesus was directing their thoughts to himself, and where he said there in verse 35, and I'll read verse 35, he said, "I am the bread of life. He that comes to me shall never hunger, and he that believes on me shall never thirst." Teraz Jezus kieruje do nich słowa, w których pragnie zwrócić ich uwagę na siebie samego. I czytamy wiersz 35. Odpowiedział im Jezus i rzekł, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. You're looking for the physical food. Wy czekacie i szukacie fizycznego pokarmu. But it's the spiritual food that you need. Ale wy potrzebujecie duchowego pokarmu. There's more to life than just eating your physical bread every day. Bo na życie znacznie więcej składa się niż wypełnienie naszych żołądków fizycznym pokarmem.
Let me explain it this way. Pozwólcie, że przedstawię to wam w ten sposób. How many meals do we have in a day? Ile posiłków spożywamy przeciętnie na dzień? Some we have around 3 meals a day. I know that some have 6 meals a day. Załóżmy, że spożywamy 3 posiłki. Ja wiem, że może niektórzy spożywają 5 lub 6. And some only have 1 meal a day. A niektórzy mają tylko jeden posiłek na dzień. They start at 6 in the morning. Rozpoczynają o 6 rano. And finish at 6 at night. I kończą o 6 wieczorem. But let's work on 3 meals a day. Ale my spróbujmy zwrócić uwagę i skoncentrować się na 3 posiłkach na dzień. And what is the average lifespan of man? I ile przeciętnie żyje człowiek tutaj na tej ziemi? Average lifespan of man is around 70 years. Przeciętnie jako ludzie żyjemy tutaj około 70 lat. The Bible says 70. Biblia mówi 70. One score equals 20. Jeden skór znaczy się 20 lat. So let's look at 3 meals per day. Tak więc przyjrzyjmy się 3 posiłkom na dzień. 3 times 7 in a week? 3 razy 7 w tygodniu równa się? Gives you 21. Daje nam 21 posiłków na tydzień. 21 meals times 4 weeks in a month? 21 posiłków przez 4 tygodnie w miesiącu daje nam? Gives you 84. 84 meals. Daje nam 84 posiłki. 84 meals times 12 months in a year. 84 posiłki przez 12 miesięcy w roku. Gives you 1008. Daje nam 1008 posiłków rocznie. Now you times 1008 by 70 years. Teraz pomnóżcie 1008 posiłków na rok przez 70 lat, przeciętna długość naszego życia. And that gives you 70,560 meals. To daje nam 70,560 posiłków w ciągu naszego życia. Now there may be a mathematician in this congregation today. Może tutaj wśród nas znajduje się jakiś matematyk. That's reasoning in their minds. Który w tej chwili wypracowuje w swoim umyśle. And say, well, Dwayne, if you calculate your meals on a 365 daily basis. Jeżeli ty byś skalkulował swoje posiłki na 365 dni w każdym roku, that will give you an extra 6,090 meals. To by dałoby ci dodatkowe 6,900 posiłków. Now if you add that 6,090 to your 70,560. Jeżeli to dodałbyś do twoich 70,560 posiłków, guess what? Zauważcie co? You still die. W dalszym ciągu umieram. Eating that many meals in your lifetime will not give you immortality. Czy spożywanie takiej wielkiej ilości posiłków w waszym życiu zapewni wam nieśmiertelność? I don't care how rich you are. Nie wiem jak bogaci jesteście. I don't care how poor you are. Nie wiem jak biedni jesteście. That will not give you immortality. To w żadnym wypadku nie zagwarantuje nam nieśmiertelności. You could even eat more than those meals, możecie, and you will still die. Możecie nawet spożyć więcej tych posiłków niż ja wam dzisiaj wyliczyłem i w dalszym ciągu skończy się w naszym życiu śmiercią. Even a bodybuilder, one who does weights. Nawet ten, który buduje swoje ciało i dokonuje treningu za pośrednictwem dźwigania ciężaru. Where they measure the meals. Kiedy oni dokonują pomiaru swoich posiłków. And they train hard in the gym. I bardzo wytrwale ćwiczą w gimnazjum. And where there is not an ounce of fat on them. I nie ma na nich nawet żadnego grama tłuszczu na ich ciele. You can be a vegan. Możesz być wegetarianinem, weganem. You can be a vegetarian. And wegetarianinem. You'll still die. W dalszym ciągu dojdziecie do punktu, w którym umieramy. So that should tell us that there is something more to life than just eating your physical food. I to nam po prostu sugeruje, że jest o wiele więcej w naszym życiu niż tylko spożywanie fizycznych posiłków. That's why Jesus said in verse 27, labor not for the meat which perishes, but for that meat which endures unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him has God the Father sealed. Czytam wiersz 27 z Ewangelii Jana 6 rozdziału. Jezus tutaj mówi, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy,
A nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. He says, don't labor for the physical food. I Jezus Chrystus tutaj wyraźnie nam mówi, nie pracujcie na fizyczny pokarm jedynie. In my language or in my understanding, labor means to work for. W moim języku to wyrażenie wyraźnie oznacza nie pracujcie na to. In the building game, you have builder, it's laborer. W przemyśle budowlanym mamy budowniczego i mamy pracownika. Or a bricky's laborer. Lub mamy pracownika, który buduje, kładzie cegły. Striving to do their work. Którzy wysilają się w tym kierunku, żeby wykonać swoją pracę jak najefektywniej i najlepiej. But Jesus says, do not strive for that physical food. Ale Jezus Chrystus mówi nam do nas, nie wysilajcie się w kierunku tej pracy fizycznej nad fizycznym pokarmem. We need the spiritual bread. Ponieważ my potrzebujemy chleba duchowego. And who is the spiritual bread? A kto jest tym duchowym chlebem? It's Jesus Christ. Jest nim Jezus Chrystus. He simply says in verse 48, I am the bread of life. Jezus Chrystus po prostu mówi, stwierdza w wierszu 48, krótko, ja jestem chlebem żywota. So now we understand who the bread is. Tak więc rozumiemy teraz wyraźnie, kto jest tym chlebem. But the Bible says in Ecclesiastes chapter 11 and verse 1. Lecz Biblia nam mówi w Księdze Kaznodziei Salomonowej w 11 rozdziale wierszu 1. That we are to cast our bread upon the what? Że my mamy rzucać, rozdawać swój chleb w obfitości. Cast it upon the waters. Mamy go rzucać na wodę. Spiritually speaking, who is the waters? Duchowo rozumiejąc wyrażenie woda, kto i kryje się za symbolem wody? Narody, ludzie, narody. Peoples, nations, yes. Tongues. Ludzie, narody, języki. And so, what is the Bible? What is the wisest man in the world trying to teach us here today? Tak więc, co ten najmądrzejszy człowiek próbuje nas nauczyć dzisiaj przez ten tekst? He is teaching us that we are to share the bread, Jesus Christ, with the waters, the people. Pragnie nas nauczyć tego, że my, jako lud Boży, mamy dzielić się chlebem, to znaczy się Jezusem Chrystusem, z naszym otoczeniem, z ludźmi, właśnie dzielić się tym chlebem. We call ourselves Seventh-day Adventists. My nazywamy siebie Adwentystami Dnia Siódmego. But who are we sharing the bread with? Ale z kim my dzielimy się naszym chlebem? Do we sit inside these four walls? Czy my siedzimy w środku tych czterech ścian, które w tej chwili nas zamykają? And keep the bread to ourselves? I zatrzymujemy ten chleb tylko dla siebie samych? Or do we get out into our communities and share it with the people? Czy też udajemy się do społeczeństwa i tam ze społeczeństwem dzielimy się tym, cośmy sami przyjęli? There was the little boy who fed or who gave his lunch to Jesus. Był mały chłopiec, który dał, podzielił się swoim posiłkiem z Jezusem Chrystusem. We don't know his name. The Bible simply calls him a lad. My nie znamy jego imienia. Biblia po prostu nazywa go chłopcem. He was just a boy. Był po prostu małym chłopcem. He could have reasoned in his heart when Andrew the disciple asked him for that lunch. On mógł mieć jakiś powód w swoim sercu, kiedy jeden z uczniów Andrzej zapytał go o ten pokarm. And said that there is not enough to go around. No, I will keep that lunch to myself. I will not share it. Wtedy on mógł powiedzieć, rozejrzeć się dookoła i powiedzieć: nie ma wystarczająco pokarmu dookoła. Ja to co mam, zatrzymam dla siebie. If he had done that, jeśli on by to uczynił, we would have missed out on one of the greatest miracles ever recorded in the Bible. My byśmy nigdy nie mieli zapisanego jednego z najpiękniejszych i z największych cudów, jaki był dokonany przez Jezusa Chrystusa. But the Bible says that this little boy shared his lunch. Lecz Biblia mówi nam o tym, że ten maleńki chłopiec podzielił się swoim posiłkiem. Solomon says that if we were to cast our bread upon the waters, after many days it will return back to us. Salomon mówi, że jeśli my rzucimy swój chleb na wodę, to po wielu dniach ten chleb powróci do nas. If you share Jesus with the world, in other words, the Bible says the blessings will come back to you. Jeżeli my będziemy dzielili się Jezusem ze światem, to Biblia gwarantuje nam, że błogosławieństwo powróci do nas. Was that little boy blessed? Czy ten młody chłopiec, który podzielił się swoim lunchem, był błogosławiony tym czynem?
The Bible says that there were 12 fragments of leftovers gathered up. Biblia zapisuje nam, sprawozdaje nam to, że było 12 odłamków okruszyn, które pozostały po podziale tego chleba. That little boy shared the bread with the people and as a result he was blessed. Ten chłopiec podzielił się swoim pokarmem z ludźmi. Jako rezultat tego on sam został ubłogosławiony. Bread is one of the basics in life. Chleb jest jednym z podstawowych pokarmów w naszym życiu. You can go to a lavish party and you will find bread. Możecie udać się na najwspanialsze przyjęcie i na tym przyjęciu znajdziecie kromkę chleba. You can go to the lowliest of parties and you will still find bread. Możecie udać się do najskromniejszego domu na najskromniejszy posiłek i tam znajdziecie kromkę chleba. I don't care what shape or form that bread comes in. Ja nie jestem zatroskany i nie martwię się o to, w jakim kształcie ten chleb przychodzi do mnie lub jest mi podawany. It can come in flat, fat, rolled or diced. Może być zrolowany, może być sprasowany, może być gruby, w jakiejkolwiek postaci. It's still bread. W dalszym ciągu pozostaje chlebem. Go into a pizza shop. What is the base? Kiedy udajemy się do, zamawiamy sobie pizzę, co jest podstawą do tej pizzy? Of course it's bread. Naturalnie jest tam chleb. Jesus called himself the bread of the world. Jezus Chrystus nazywa siebie i mówi o sobie: ja jestem chlebem tego świata. He did not call himself the broccoli or the chocolate of the world. Jezus Chrystus nie nazwał siebie czekoladą albo brokolą tego świata. He chose his words carefully because he knew that it was universal. Jezus Chrystus dokonał wyboru tego słowa z premedytacją, zdecydowanie, bo wiedział, że chleb jest powszechnym pokarmem. Proverbs says, he that has a bountiful eye shall be blessed. For he gives of his bread to the poor. Przypowieści nam mówią, że ten, który wygląda dobra innego człowieka, będzie dzielił się ze swoimi dobrami, które posiada. And we are today to be invited as a channel of blessing to others. I my dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być kanałami, przewodami błogosławieństwa, które są podłączone do innych ludzi. Jane Andrews. I człowiek jego nazwisku Andrews. One of our founding pioneers of the Seventh-day Adventist movement. I był to jeden z założycieli ruchu adwentowego. He kept his ministry simple. On swoją służbę usługiwania skomasował albo też sprowadził do czegoś bardzo prostego. A general conference president. Był prezydentem generalnej konferencji. Made a statement and said this. Uczynił pewne stwierdzenie kiedyś i powiedział tak. I only know of one way to serve the Lord. Ja tylko znam jeden sposób, w który mogę służyć memu Bogu. Take my jacket off, roll my sleeves up and pitch into the work of Jesus Christ. Zdejmuję moją marynarkę, podwijam moje rękawy i angażuję się do pracy z Jezusem Chrystusem. We sing the song sometimes, I surrender all. My śpiewamy często pieśń pod tytułem Oddaję wszystko Jezusowi. But do you really surrender all? Czy naprawdę oddajemy wszystko Jezusowi? Are we prepared to get rid of self? Czy jesteśmy przygotowani i zdecydowani, ażeby swoje samolubstwo i swój egoizm odłożyć na bok? Are we prepared to give everything up? Czy jesteśmy przygotowani na to, żeby złożyć coś, poświęcić w ofierze? And surrender self to Jesus Christ. I oddać siebie samego, poddać się Jezusowi Chrystusowi. From what I see, generally across the Adventist movement, to co ja dostrzegam generalnie w ludzi adwentowym obecnie, we seem to fulfill the pages of Revelation. Wydaje mi się, że jesteśmy wypełnieniem proroctw biblijnych pochodzących z Księgi Objawienia. And where we are a lukewarm people. Gdzie jesteśmy opisani jako letni naród. Not willing to surrender all to Jesus. Niechętni, ażeby oddać i poddać wszystko pod kierownictwo Jezusa Chrystusa. We sing our hearts till our hearts content, marching to Zion.
My śpiewamy ustawicznie, aż nasze serca są zadowolone z tego zaangażowania, że podróżujemy w armii Jezusa Chrystusa. But sometimes we're better off singing, we are crawling to Zion. Ale lepiej byłoby, gdybyśmy śpiewali, że my idziemy na kolanach. Może to jest zbyt pięknie powiedziane, raczkujemy. Bible says that we need to surrender ourselves to Jesus Christ. Że musimy poddać się i oddać Jezusowi Chrystusowi pod Jego wolę. And learn to cast our bread upon the waters. I nauczyć się rzucać swój chleb po wodzie. In Ecclesiastes chapter 11 and verse 1. W księdze przy kaznodziei Salomonowej wracamy do rozdziału 11 i wiersza 1. The Bible says in verse 2, Biblia mówi w wierszu 2. To give a portion to 7 and also to 8, for thou knowest not what evil shall be upon the earth. Rozdziel dział między 7 a nawet 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może zdarzyć się na ziemi. In other words, the Bible is saying that we are to be hospitable and liberal with the things that have been given to us. Innymi słowy, Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy byli gościnni i liberalni w udzielaniu tego, co posiadamy. Do what we can while we have the opportunity. Czy my roztaczamy troskę, przejawiamy troskę, kiedy pojawiają się okazje i możliwości ku temu w naszym życiu? Let's be liberal with our time, let's be liberal with our finances. Bądźmy hojni z naszym czasem, z naszymi pieniędzmi. Let's be liberal with the gifts, the spiritual gifts that God has given us. Bądźmy hojni z darami duchowymi, którymi Bóg nas obdarzył. Have you ever found yourself in a position where you could have helped somebody, but you chose not to? Czy kiedykolwiek znaleźliście się w takiej sytuacji, gdzie mogliście komuś pomóc, a nie pomogliście mu w tej chwili? Perhaps somebody was broken down, but because of time, you didn't want to stop. Być może ktoś stał na drodze rozkraczonym samochodem, a wyście mu nie pomogli, bo nie mieliście czasu w tej chwili. There was one experience I had. Było jedno doświadczenie, które było moim udziałem. Byłem w pośpiechu i udawałem się do skrzyżowania. And a truck had lost his load of hay bales. I trak jedący przede mną stracił swój ładunek siana, który przewoził. And as I drove around that roundabout and saw this man in his 60s trying to put them back on. I kiedy ja przejeżdżałem tym rondem i zauważyłem kierowcę, który próbował to siano z powrotem wrzucić na trak. I thought to myself, oh man, how embarrassing. A on był już w podeszłym wieku, około 60, i powiedziałem do siebie, jakie to jest przykre. And kept driving. I odjechałem. I got home that night and before I went to bed. Yes, mówiłem o sobie. Ci, którzy się śmieją, mają rację. Ten man around 60, I'm sorry. Sorry. Go on. Okay, where are we now? if you come back one sentence. Okay. I got home that night and went, and just before I went to bed. Wróciłem do domu i zanim położyłem się do łóżka. The Holy Spirit spoke to my mind. Duch Święty mówił do mojego umysłu. And said, you call yourself a minister? Ty nazywasz siebie kaznodzieją? You call yourself somebody who studies and prays? Ty jesteś człowiekiem, który studiuje Słowo Boże i codziennie modli się? I gave you an opportunity today to put your Christian experience into practice. Ja stworzyłem ci dzisiaj w twoim życiu możliwość, gdzie mogłeś twoją chrześcijańskie doświadczenie uiścić w praktyce. But instead of helping, you kept going. Ale zamiast pomóc, tyś odjechał. Taught me a big lesson and I was very much reproved. To nauczyło mnie wielkiej lekcji i żałowałem tego, co nie zrobiłem. Solomon is teaching each one of us today to be liberal and to help when those who are in need that help. If we have that opportunity, let's do it. Salomon pragnie dzisiaj nauczyć nas tej lekcji, że my powinniśmy być chętni i hojni pomóc tym, którzy potrzebują pomocy w danej chwili, a my znajdujemy się w tym miejscu. Otherwise we may miss the opportunity again. Innymi słowy, jeśli tego nie uczynimy, będziemy się rozmijali z możliwościami, z okazjami, które Bóg nam stwarza w naszym życiu. In verse 3 the Bible says if the clouds be full of rain, they empty themselves upon the earth. Wiersz 3 mówi, gdy chmury są pełne, spuszczają deszcz na ziemię. What is
Solomon stating? He's stating the obvious. Co tutaj Salomon mówi? Mówi nam o rzeczach oczywistych. What really is his meaning? Jakie jest prawdziwe znaczenie tego, co chce nam powiedzieć? Now in the Jewish agricultural society, w żydowskiej kulturze rolniczej, what did the clouds that were full of rain mean? Co oznaczały chmury, pełne, wiszące chmury nad nami, pełne deszczu? It meant that it was blessings. To oznaczało, że tam znajduje się błogosławieństwo. I know us Westerners, we think different. Ja wiem, że my jako ludzie z zachodu mamy może odmienne spojrzenie. For us to receive blessings from the heavens, we expect God to open up a slot machine. Dla nas, ażeby otworzyły się błogosławieństwa z nieba, my oczekujemy, że Pan Bóg otworzy nam jedną z tych maszyn, które wyrzucają pieniądze nam w ścianie. But in the agricultural society it meant that there was food on the table, that there was an income. Ale w kulturze rolniczej to oznaczało, że to jest błogosławieństwo i wkrótce będzie pokarm na stole i będą ich żołądki pełne. If the clouds be full of rain, they empty themselves. Jeżeli chmury są pełne deszczu, one opróżnią siebie. In other words, they would be showers of blessings. Innymi słowy, będzie to deszcz błogosławieństwa. And that is the way the Christians need to be today. I to jest właśnie sposób i recepta dla nas chrześcijan, jacy my powinniśmy być dzisiaj. We need to be like a full cloud. My mamy być jak te chmury pełne deszczu. But too many of us are fluffy and puffy. Ale zbyt wielu z nas jest takich lekko fruwających jak piórka. Showing some promising signs, but in the end it's just empty. Może mamy jakieś pewne pozytywne oznaki, ale w gruncie rzeczy jesteśmy pustymi. And the reality is that there are many clouds that do have rain that simply go out into the ocean and they empty themselves out there. Również realnością jest to, że jest wiele chmur, które są pełne deszczu, ale zostają popchnięte chmurami nad ocean i tam spada deszcz. Becomes an absolute waste. I wtedy staje się to utraconą możliwością. Let us be a full cloud where we can be blessings to others. Bądźmy pełnymi chmurami tam, gdzie możemy być błogosławieństwem dla otoczenia. In conclusion, the Bible says in verse 3 also. Przy zakończeniu Słowo Boże nam mówi również. That if the tree falls toward the south or toward the north, in the place where the tree falls, there it shall be. A czy drzewo pada na południe czy na północ, tam leży, gdzie pada. What does a tree symbolize, a fallen tree symbolize in the Bible? Co spadające lub leżące drzewo symbolizuje w Słowie Bożym? If you think about it, it really symbolizes death. Jeżeli tak naprawdę pomyślimy, to symbolizuje śmierć. When a tree falls, especially the big ones, where it falls, there it lies. Kiedy drzewo upada, szczególnie wysokie drzewo, tam gdzie upada, tam leży. There are trees that are lying in the same spot today that have been there for longer than I have been alive. Są drzewa, które leżą dzisiaj na ziemi o wiele dłużej niż ja znajduję się na tej ziemi. But the Bible says if it falls to the north or to the south, that's where it'll stay. Lecz Biblia mówi, że bez względu na to, czy to drzewo upadnie na północ, czy upadnie na południe, ono tam pozostanie leżąc. What is the difference between north, south, east and west? Jaka jest różnica pomiędzy południem, północą, wschodem i zachodem? The north and the south have a beginning and a starting point, an ending point. Północ, wschód i zachód ma początek i koniec. You have the North Pole, you have the South Pole. Masz północ i południe, przepraszam, odwrót. But east and west goes indefinitely. Lecz wschód i zachód nie ma ani początku, ani końca. Nie możemy znaleźć tego punktu. Where the tree lies, that's where it'll stay. Tam, gdzie drzewo upada, tam pozostaje leżąc. What kind of tree are we? Jakiego rodzaju drzewem my jesteśmy? We have life just like a tree has life. My dzisiaj mamy życie, tak jak drzewo rosnące posiada życie. But there comes a time where that tree will die. Ale przychodzi moment, że to drzewo umrze, upadnie. Sometimes the tree is leaning one way. Czasami możemy zaobserwować, że drzewo jest pochylone nieco w jedną stronę. And if the wind, a strong wind comes, it blows them over. I kiedy mocny wiatr nadejdzie, to przewraca to drzewo. Sometimes though, my friends, there is that freak storm where it pushes the tree the other way. Czasami jest ten niecodzienny storm i na szczęście dla tego drzewa to drzewo zostanie popchnięte w przeciwnym kierunku i wyprostowane. We have the opportunity while we are still alive, my friends. My mamy możliwości i okazje,
ale tylko do momentu, kiedy jesteśmy tutaj jeszcze żyjący. Of which direction we choose to fall. W którym kierunku my dokonamy wyboru, ażeby upaść? Are we leaning to where there is an ending point? Czy my upadamy w tym kierunku, gdzie jest ten punkt końcowy? Or are we choosing to lean in a way that will be indefinite? Czy dokonamy wyboru, ażeby upaść w tym kierunku, który nie ma końca? Something that is going to last for eternity. Coś, co pozostanie naszym doświadczeniem na całą wieczność. Which way are we leaning? W którym kierunku my się skłaniamy? And some of us may need that freak storm to change direction. Może niektóry z nas będzie potrzebował dzisiaj tego niecodziennego sztormu, żeby nas wyprostować. And my appeal to you today, my friends, i mój apel dzisiaj do was skierowany, przyjacielu, jest ten. Is to have a good hard look at yourself to see which direction you are. Ażebyśmy mocno i uważnie spojrzeli na samych sobie, do samych siebie, do naszego wnętrza i zastanowili się, gdzie my stoimy. Are we going to go north or south or east or west? Czy my udamy się na północ, czy na południe, czy na wschód i zachód? Do we need that freak storm? Czy my potrzebujemy tego nadzwyczajnego sztormu w naszym życiu? Push us in the other direction. Ażeby nas popchnął w przeciwnym kierunku i wyprostował. If we go into the other direction, my friends, jeżeli my udamy się w przeciwnym kierunku, drogi przyjacielu, then we can be like that full cloud. Możemy być jak ta chmura pełna deszczu i błogosławieństw i one mogą sprowadzić błogosławieństwo do naszego życia. And if we choose to surrender all and start marching to Zion instead of crawling. Jeżeli dokonamy wyboru, że oddamy wszystko Jezusowi i zaczniemy podróżować w kierunku Syjonu raczej niż raczkować tam. Then my challenge to you today. Moim wyzwaniem skierowanym dzisiaj do was jest to. Is to share your bread. Abyś ty dzielił się twoim chlebem. Cast your bread, ażebyś rzucał swój chleb upon the waters. Po wodzie. Because the promise is, ponieważ obietnica niezawodna w Słowie Bożym jest, is that if we cast our bread upon the waters, że jeśli my rzucimy nasz chleb na wodę, the blessings will come back. Błogosławieństwo nieodzownie powróci do nas. Amen. Amen. Let us pray. Módlmy się. Our loving Father in heaven, miłujący nasz Ojcze, który w niebie mieszkasz. We thank you for your goodness. Dziękujemy ci za twoją dobroć. Mercy and kindness. Miłosierdzie i współczucie. As we leave this place of worship, i kiedy my opuszczamy to miejsce nabożeństwa, invite that the Holy Spirit will guide each one. Zapraszamy Ducha Świętego, aby prowadził każdego z nas. Help us, Lord, to have a good look at our lives. Dopomóż nam spojrzeć uważnie i głęboko w swoje życie. Make sure that we are following in the footsteps of Jesus. I abyśmy zdecydowanie podjęli decyzję chodzenia śladami Jezusa. May we take up the challenge. Abyśmy podjęli to wezwanie, które nam dajesz. Cast Jesus to the world. Abyśmy dzielili się i chlebem Jezusem Chrystusem z otaczającym nas światem. In Jesus' name we thank you. W imieniu Jezusa dziękujemy ci za to. Amen.